Witajcie, z tej strony Wilamix7 i dzisiaj zapraszam Was na przegląd zawartości oraz pierwsze wrażenia z tego, co kryje ta oto wielka i ogromna paczka. Przy czym myślę, że zawartość tej paczki może spokojnie pretendować do zakupu tego roku. Zapraszam do filmu. Widzowie obserwujący mnie na moich social mediach, do których serdecznie zapraszam, pewnie już wiedzą, co kryje zawartość tej paczki, więc nie przedłużając, oto ona, czyli deska elektryczna Mipo Board V2. O tym, że jest to deska elektryczna, możemy stwierdzić po wyglądzie spodu. Mamy tutaj dwie plastikowe osłonki. Jedna z nich kryje baterię, druga zaś elektronikę sterującą. Silniki ukryte są w kołach, przez co z góry deska wcale nie wygląda na elektryczną. Oraz cechą charakterystyczną jako deski elektryczne ogólnie jest ich masa. Deska wykonana jest porządnie. Przyczepić mogę się do osłon silników, które od początku miały rysy. Są to jednak elementy, które po kilku jazdach same z siebie pokrywają się śladami, więc nie jest to jakaś istotna wada. Szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę cenę. $419 i zestawimy ją na przykład z Boosted Boardem Plus. $1499. Poza deską karton zawiera klucz, jakieś inne narzędzie, wieszak na deskę wraz z wkrętami na kołki, lampkę, której sposób mocowania jest dla mnie tajemnicą, opaskę na rękę, plik wizytówek oraz naklejek. Do tego oczywiście dochodzi pilot i ładowarka. Po opisie zawartości pudełka oraz opisie samej deski mogę przejść do pierwszych wrażeń. Pierwsze kroki z tą deską, a właściwie to pierwsze kilometry, nie należą do rzeczy zbyt przyjemnych. Co więcej, powiem, że jest to rzecz dosyć stresująca, ponieważ zdajemy sobie sprawę z tego, że stoimy na kawałku drewna, który jest w stanie rozpędzić się razem z nami do prawie 40 na godzinę. Jednak w takich pierwszych kilometrach pomagają dwa pierwsze tryby, czyli tryb o nazwie początkujący oraz tryb o nazwie eko. I tryby te pozwalają rozpędzić się do odpowiednio 13 i 25 na godzinę. I są to właśnie fajne tryby dla kogoś, kto nie miał styczności z deskami elektrycznymi. Z pierwszych wrażeń mogę powiedzieć, że wcześniej jeździłem na longboardzie, który dosyć znacząco się różnił od tej deski, ponieważ miał on dużo mniejsze kółka. Tamten miał 70, ten ma 90, więc rozmiar jest zupełnie inny. I na tej, powiem szczerze, jedzie się wygodnie, jeśli mówię tutaj o jakichś nierównościach. Małe kamienie nie stanowią dla niej również problemu. Okej, chyba wystarczy już tych pierwszych wrażeń. Myślę, że widać po mnie ekscytację z jazdy tą deską oraz ogólnie z faktu posiadania jej. Dlatego mam nadzieję, że pogoda w najbliższym czasie umożliwi mi głębsze jej przetestowanie. Szczególnie w warunkach jako środek transportu w wielkim mieście. Jeśli macie jakieś pytanie odnośnie deski czy podróżowania ją, to zadajcie ją w komentarzu pod tym filmem. Jeśli nie odpowiem tam, to zamieszczę informacje w filmie. Oczywiście, jeśli film się spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Zapraszam także na moje social media, Instagrama, Facebooka, Snapchata. Dziękuję za oglądanie, życzę miłego dnia. Do zobaczenia, cześć!